Cześć, witam was na moim kanale i dzisiaj chciałem wam pokazać mój drugi team na Bomala, team, którego używam na moim drugim koncie, bo tam jak wspominałem, przypadkowo pozbyłem się Burangiriego, więc musiałem kombinować inaczej. No i wymyśliłem taki zupełnie inny team, już wam pokazuję. I gdzie jest ten Bomal? Tutaj. I tak wygląda mój team. Jak widzicie, głównie opiera się na tym, żeby przetrwać, na tym, żeby dużo się leczyć. Mam Rector Drath na liderze ze względu na aurę. To nie jest team, który ma wysoki accuracy. I gdybym chciał jeszcze mieć wysoki accuracy, to potrzebowałbym kogoś z decrease accuracy, żeby to działało prawidłowo. No ale zawsze się lepiej mieć troszkę więcej tego resistance niż mniej. Więc jest Rector Drath, ona daje leczenie, daje revive. Potem mamy Doom Priest i to jest głównie jej passive, dzięki któremu usuwa te paskudne stun i HP burn, do tego trochę leczy. Wrask, głównie leczenie dzięki swojemu A1. Razin, on jest tutaj od zadawania obrażeń, do tego wrzuca Decrease Defense i Weaken. Przez to otrzymuje bombę oczywiście, no ale od tego jest Rector Drath, żeby go wskrzesić. I na koniec jest Vogoth, obowiązkowo na ostatnim miejscu tutaj, po to, żeby leczył, otrzymując obrażenia wszystkich, którzy są przed nim. Do tego oczywiście daje leech, aczkolwiek na tym bossie leech nie jest jakiś super. Zwłaszcza, że oni wszyscy poza Razinem zadają bardzo słabe obrażenia. No nie jest to team szybki, nie jest to team też auto. Próbowałem nim grać na auto, maksymalnie do połowy HP schodziłem, no ale niestety potem się to kończyło, więc trzeba grać ręcznie, ale człowiek się raz przemęczy, jeżeli nie chce go farmić po prostu, to jest z głowy. I już pokażę wam, jak ja mam ich w ogóle zbudowanych. Ja myślę, że nie są jakoś tak szczególnie mocnego sprzętu, nie mają. Razin 41 000 HP, 4100 defensu, 195 speedu, 100% crit rate, wysoki crit damage i przyzwoity accuracy. I potem mamy tak. Rector Drath, jak widzicie, Immortals Life i Speed Set. Ona musi mieć tak, no trzeba tutaj zadbać o wysokie HP u większości czempionów po to, żeby byli w stanie przeżyć, także ona ma wysoki HP. Przyzwoity defense, jest szybka. Jako jedyna ma tutaj trochę resistance. No, chciałem zadbać o to, żeby miała w miarę niski accuracy, żeby nie wrzucała za często decrease attack i nie otrzymywała dodatkowo bomb. Masterek w ogóle nie ma. Książki są, jeszcze nie pokazałem masterek na Razinie. Takie są, oczywiście nie może być absolutnie Evil Eye, bo nie chcemy obniżać Turmiter, bo nas to spotka za to sroga kara w postaci kolejnej Dread Bomby, także nikt nie ma Evil Eye. Także to jest Razin, oczywiście też. Nawet chyba nie w pełni. No tutaj nie ma jednej. Tutaj ma wszystkie książki. Tutaj też, ale oczywiście tego skillu nie używamy absolutnie. Idziemy dalej. To był Rector. Doom Priest. Jak widzimy, Speed i Divine Speed. Wysoki HP ponownie. Defense, no tu jest nieco niższy, ale jest szybka. I w zasadzie tylko i wyłącznie o to chodzi. Jeżeli możecie ją zrobić w Relentless, przynajmniej na normal, będzie fajnie działać. Myślę, że na hardzie trzeba już by było ich przebrać w regeneration, żeby to działało. Jeszcze nie próbowałem na tym najniższym poziomie, ale od 50 na bank już będzie trzeba regeneration mieć, żeby się leczyli odpowiednio. Masterki jakieś tam są, ale jak widzicie, troszeczkę tylko. Potem kto tam był? Vogoth.
Fogos ma Speed Set i Resilience. Poza tym, ja go używam na... On jest u mnie zbudowany pod arenę. Nie przebierałem go w ogóle, nic mu nie zmieniałem. Na tym poziomie jeszcze działa. Bardzo wysoki HP, przyzwoity defense. Jest wolny, ale jeszcze na normal to wystarczy. Potem już na hard trzeba będzie to zdecydowanie podnieść. No i ma accuracy, ale na szczęście on tutaj nie wrzuca, poza liczem nie wrzuca debuffów. Książki ma wszędzie. No i ma sterki, takie też tutaj zwiększenie leczenia. Nie ma oczywiście Evil Eye. No i na koniec jeszcze Wrask, Speed i Immortal. Również wysokie HP, no on ma niski defense, jest przyzwoicie szybki, to nawet ma za dużo crit rate'u, wystarczy mu 100%. No i troszkę crit damage dostał i tyle wystarczy. Książki też ma. I jak widzicie, masterek też nie za bardzo. To są chyba masterki, jak go dostałem, jeszcze robiłem. Jak się zastanawiam, po co on ma accuracy. On... Tak, to są zdecydowanie masterki z moich początków, bo on zdecydowanie tutaj nie potrzebuje accuracy. Leczenie, atakuje. Ok, więc tak to wygląda. I teraz przejdźmy już do walki. Zjedźmy do Bomala. I jeszcze wam tylko pokażę, bo próbowałem to na auto, więc specjalne ustawienia zrobiłem. Ona ma wszystkie skille. U niej wyłączyłem A2, ponieważ go w ogóle nie potrzebuje, a nie chcemy tego dodatkowego buffa. On używa tylko A1, żeby cały czas leczyć. Urazina na pewno trzeba wyłączyć. Bogdown. Tu próbowałem z tym, skillem, próbowałem potem bez tego skilla, żeby przejść to na auto. W jednym i drugim przypadku nie działało. Grając na auto, używam już tego. U Vogosa nic nie zmieniałem. No tu ma provoke, które nie wejdzie. Jak nie ma provoke, to nie ma decrease. A tak. Więc tak to generalnie wygląda. No i walczymy. No niestety jest to długa walka. Trzeba się na to przygotować. Gdybym ich miał wszystkich w Regeneration secie i ubrał ich specjalnie pod tego bossa, to podejrzewam, że dałoby radę auto to zrobić. Myślę, że nawet na pewno by. Ale no, nie ma tutaj za dużo obrażeń w tym teamie, więc nie będzie to zbyt szybki nawet na falach. Może tutaj przejmę kontrolę. Tutaj mogę sobie wykorzystać. Będzie szybciej. Ok, tu już na auto wrzucę. No i te fale po prostu trzeba przejść. Tutaj, jak widzicie, tutaj nie ma najmniejszego zagrożenia, że cokolwiek się stanie. To jest tyle leczenia, że te fale nie są w stanie absolutnie nic wyrządzić. To po prostu trzeba odbębnić. Niestety dali tutaj dwóch koronarów, którzy mają wysokie HP, więc to może trochę potrwać, jak ktoś ma słabszy team. No, ale już jesteśmy prawie na miejscu. No, Razin, rusz się i rozwiąż tę sytuację. I spokój. I wyłączam auto. I w tym momencie trzeba pamiętać, że gdybym miał ten skill aktywny, to absolutnie nie mogę go teraz użyć, dlatego że Bomal się ruszy, zabierze te wszystkie buffy, bo nie mam wysokiego resistance, zabierze buffy i zastąpi je bombami. Także nawet gdyby był aktywny, absolutnie w tym momencie nie można wrzucać żadnych buffów. Ona ma tą
tarczy, co może być problemem. Tutaj wszędzie A1. Użyję tutaj tego. Wrzucę te dwa debuffy po to, żeby zwiększyć obrażenia, bo to, żeby ta walka jeszcze dłużej potrwała. Żeby krócej potrwała. Ok, teraz mogę wrzucić sobie buff. Perfect Veil. Trochę się podleczyłem. No i tak to wygląda. O, i teraz, jak widzicie, Razin przyzwoicie potrafi tutaj w tym momencie uderzyć. Weekend już nie ma, ale jest Decreased Defense ciągle. No, niestety ciągle czasami wchodzi ten Decreased Attack. No przez to ok, słabiej uderzy, ale akurat na niej nie chce mieć bomb, ponieważ ona jest odpowiedzialna za revive. Więc jeżeli każdy inny może w tym teamie zginąć, ale jeżeli ona zginie, to jest po walce. Jak widzimy, mamy teraz ten stan, więc muszę czekać. O. Ruszyła się, usunęła wszystko. Bomby poszły. Jak widzicie, Wogoth bardzo dużo przejął tych obrażeń. No, ta bomba go teraz może załatwić. Więc liczę na to, że zaraz zostanie podleczony. Zaraz się już, tak. Jeden czempion leczenia, drugi czempion leczenia. Łoch, tych bomb teraz weszło dużo. No, tych debuffów też tutaj mam. Więc jeżeli chcecie być skuteczniejsi, macie większe problemy z przejściem, tutaj z przeżyciem, no to trzeba zdecydowanie zmniejszyć. Tu mamy ile? 3 tury, więc mogę sobie pozwolić. Więc trzeba zmniejszyć po prostu ilość accuracy. No i Razin 4 bomb nie wytrzymał. Ale od tego jest rektor Drat. Wrask cały czas leczy. Teraz nie, mam dwie bomby, więc nie chcę dołożyć mu dwóch kolejnych, bo by go znowu to zabiło, więc poczekam. No i tak to generalnie wygląda. Jak widzicie, nie jest to nic fascynującego, ale myślę, że jest to dosyć skuteczny. Także nie będę was teraz tym zanudzał. Ja będę grał dalej ręcznie. Walkę przyspieszę i będziecie mogli sobie zobaczyć to na przyspieszeniu.
Ok, jestem z powrotem. Jak widzicie, jest już prawie koniec. Starałem się Razinem tak kontrolować jego debuffy, żeby nigdy nie miał na sobie więcej niż 3 bomby, a preferowałem, żeby były tylko 2 na raz, bo 3 wiem, że on zniesie. A tak trzeba też kontrolować tą Rektor Drath, żeby w odpowiednim momencie nie wrzucić przypadkiem jej buffów, żeby to się nie skończyło źle. No i tak powoli do przodu. Jak widzicie, dread bomby wybuchają, ale bardzo fajnie Vogoth przyjmuje, nie tylko przyjmuje po prostu obrażenia, tylko leczy wszystkich o procent otrzymanych obrażeń. I z tego co pamiętam, tylko raz zdarzyło się tak, że musiałem go wskrzesić. Czy teraz? Teraz nie, bo w następnej rundzie dostanie bombę z ekstra, więc weźmie ona sobie 3, plus już jest prawie koniec. Vergis tu też jest świetny, z tym swoim Vergis. Wrask, nie Vergis, jest tutaj świetny z tym swoim leczeniem na 1. No i po zabawie. 203 tury, nowy rekord, poprzedni był 220. Dwie tury. Jak widzimy, milion obrażeń, to jest Razin, był tu głównie od obrażeń. Troszkę dołożył Wrask, nawet 307 tysięcy. 241 Vogoth. Rektor Drath praktycznie wcale żadnych obrażeń nie zrobiła. No i jak widzimy, ta czwórka poza Razinem, naprawdę fajne liczby, jeśli chodzi o leczenie, wyciągnęło. To jest oczywiście normal, najwyższy poziom normal, gdzie możemy mieć Bomala, 90. Czy ten team zadziała na hardzie? Zadziała, ale musiałbym już zacząć ich ubierać w regeneration set po to, żeby szybciej się leczyli, bo już tam zdecydowanie obrażenia ze strony Bomala rosną. Ale jeżeli chodzi o normal, jak widzicie, nie jest to team nawet super przygotowany, bo troszkę zbyt wysokie akresy miejscami jest. A mimo wszystko działa, więc jest to jak najbardziej fajna alternatywa dla Burangiriego. Zresztą pokażę wam w moim klanie. Rektor Drath, Wrask, to jestem ja. Tutaj bardzo podobny team, tylko też leczenie ze strony Syl, która ma na swoim A pasywie. Tutaj mamy jeszcze bardzo podobny team, tylko jest Urlim, który ma Decrease Accuracy. On jest bardzo fajny tutaj, więc tutaj ten team wydaje mi się, że to jest wysoki resistance. Tutaj też, jak widzicie, ta trójka często się powtarza. No, przy tych lepszych teamach, szybszych, to już to troszkę inaczej wygląda, ale jest to opcja. Jeżeli nie macie Burangiriego, nie macie innego czempiona, który potrafi solować, bo widziałem, chyba Cold Brew solował go Lordem Champfortem, chyba wczoraj wrzucił film, więc jak chcecie zobaczyć, to polecam. I chciałem jeszcze wspomnieć o jednym czempionie, który tutaj, jeżeli nie macie Vogotha, może się przydać. Jest to taki mini Vogoth. I to jest... Gdzie on jest? Master Butcher. Master Butcher, który ma 2 pasywy i tutaj, kiedy jest zaatakowany, leczy wszystkich o ilość obrażeń, które otrzymał. To nie działa na bossach, no ale bomby, te dread bomby nie są traktowane jako boss, więc kiedy one wybuchają, to on będzie całą resztę leczył. Dodatkowo ma tutaj revive. Oczywiście jest tutaj cooldown, 5 tur, nie jest aż tak dobrze, żeby za każdym razem kogoś skrzesił, więc jeżeli macie Master Butchera, to też możecie rozważyć to, żeby go zbudować i umieścić na tym bossie. Ok, z mojej strony to na dzisiaj wszystko. Napiszcie w komentarzach, jak się wam taki team podoba, czy może już z takiego korzystacie, może macie jeszcze jakieś inne pomysły na to, kogo tutaj można wrzucić. A ja na dzisiaj się żegnam. Mówi do was Samael. Cześć!